stwierdzenie, że lód nie jest płaski. Tak jak ja, jak padło pytanie, czy jadę, to sobie wyobrażałem wcześniejsze twoje rekordy. No po lodzie, no jak to po lodzie, tak? Zamarznięte jezioro, ktoś to przygotuje, przejedzie, tak jak, nie wiem, czy na hokej oglądałem kiedyś, wiesz, przejedzie pięknie, gładko, pokażę, nie wiem, 2-3 przejazdy ktoś zrobi, znowu się przejedzie, będzie gładko. Okazało się, że nie. Nawet chodzi się trudno po tym. Na pewno to jest jego rekord. 284 to był rekord jego klasy, więc Rataj też pobił rekord klasy, w której startuje. Zajebiście. Dzień dobry, jesteśmy w Grywicach. Jest ze mną rekordzista wielu rekordów, a dokładnie jakich to dowiecie się z materiału. Dzień dobry panu. No, witam. To co, też musimy podzielić materiał. Normalnie dzielimy na dwie kwestie, czyli opowiadamy o maszynie, na której się ścigamy, i opowiadamy później o zawodach. Ty masz dwie maszyny. Opowiemy o której pierwszej? O tej, której aktualnie używasz, czy o tej, która dała ci najlepszy czas w Polsce? Jakby to tak zagrać chronologicznie, to trzeba by zacząć chyba od turbo jednak. Czyli od tego, który jest bardziej rozebrany za nami. Tak jest. Co to jest za motocykl? Obydwa to są Suzuki Hayabusa, druga generacja. Jedna ma turbo, druga turba nie ma. Zasadnicza różnica. Motocykl, który stoi z tyłu, którym zaczęliśmy, to jest Hayabusa w turbo. Użytkowałeś ją lat? Kupiłem ją w 2009. W 2010 na koniec sezonu pojechała do Anglii, tam dostała turbo. No i od początku 2011 intensywnie użytkowana w Polsce i nie tylko. Intensywnie użytkowana tak do 2019 z sukcesami mniejszymi i większymi. O tym porozmawiamy za chwilę. Powiedz mi, dlaczego stoi w takim stanie? Po tych latach użytkowania no, coś się tam posypało i już nie chce działać. Foch. Tak. Czeka na lepsze czasy. Może któregoś dnia się za to wezmę. Sam osobiście mechanikiem nie jestem, nigdy nie byłem. Także mam dylemat, czy z powrotem wrócić do Anglii, czy jednak poszukać kogoś na miejscu i mieć tego mechanika na miejscu. No, muszę to jeszcze sobie ułożyć jakoś. Dobra, tak dla widzów. Hayabusa, pojemność 1300 cm3, tak? Mocy w serii? 197 podają katalog na silniku. 1340 pojemność, druga generacja jest. No, widzisz, nie znam się. No i seria z mojego doświadczenia, niskiej dziesiątki jeździ na ćwiartkę. Czy ty kupiłeś ten motocykl i od razu go turbiłeś, czy najpierw ścigałeś się nim wolnosący? Wolnosący jeździł końcówka 2009 i cały, no praktycznie rok czasu wytrzymał bez udziwnień. Szybka zmiana? No szybka. No. Od razu wjechał długi wahacz. Na długim wahaczu cały 2010 rok przejeździł. Wtedy nie było żadnych ograniczeń w żadnych klasach, żadnych, jeśli chodzi o przedłużenie wahaczy. Czyli w bardzo szybkim stopniu doszedłeś do tego, żeby go stuningować, założyć turbo. Seryjnie, mówisz, niecałe 200 koni. Czy przeszedłeś do pewnego etapu na grubo i miał jakąś tam moc, czy też dochodziłeś do pewnej mocy? To znaczy tutaj w tym motocyklu miałem dylemat, czy iść grubo, czy zrobić racjonalnie. Powiedzmy, no po co robić 500 koni i tak tego nie wykorzystam. No ale jak zrobię 300, no to może za chwilę mi zbraknie tego, tak? Więc poszło od razu grubo. Okej. Okay. 483 konie na kole pokazał
w 2009 roku. Na przestrzeni tych wielu lat, no to wtedy to było grubo. To niespotykane coś, jeśli chodzi o Polskę, tak czy nie? No na pewno tak. I przez wiele lat tak było. Moc się nie zmieniła do tej pory. Nic się z mocą nie zmieniło. Do tej pory tej mocy nie wykorzystałem w pełni. Okej. Okay. A powiedz mi, modyfikacje, które się wiązały z wykrzesaniem tej mocy, był modyfikowany silnik, czy silnik to przyjął normalnie, tylko nie wiem, korba? Korba, tłok, wałki przestawione. Paliwo? Paliwo powyżej 0,7 bara, bo na ten czas mechanik nie był w stanie pozmieniać nic w elektronice, także jechało to na totalnej serii, jeśli chodzi o zapłon. Tylko sterowanie górnymi wtryskiwaczami, tu są, każda Hayabusa ma dwie listwy wtrysków, górna większa jest zmieniona, większe wtryski, inne sterowanie, jakoś to tam rozwiązało. Tą moc uzyskałeś na normalnym paliwie dostępnym ze stacji, czy już na jakimś wyścigowym? Nie, właśnie powyżej 0,7 bara wjechało Sunoco Maxnos. Nie znaju. Ewentualnie jako zamiennik VPC-16. I na tym uzyskałeś tą moc? Tak. Mechanik powiedział, żeby nie dmuchać więcej niż 2 bary. A ile dmuchasz? Tak jak pan powiedział. Nie więcej niż 2 bary, tak? Nie korzystałem nigdy z większej mocy. No ja wiem ze zdjęć, że karoseria też się zmieniła, niestety dzisiaj tego nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Ja specjalnie założyłem koszulkę pod kolor, a ty go rozebrałeś, no. Ale karoseria jest przebudowana, tak? Co tu jest przebudowane? No, zdety jakieś tam, podnóżki, inny ogon, siedzenie jest w innym miejscu, jest przesunięte bardziej do przodu i w dół. Czy da się mocno odchudzić motocykl? Co to znaczy mocno? Kwestie, tak jak były odcinki z samochodziarzami, no to każdy gdzieś tam schodzi, od 100 kg idąc niżej. Jeszcze w klasie street na przykład, bo w klasie drag, no to wiadomo, że tam można zejść grubo. Czy w motocyklu można zejść jakoś znacząco z masy, czy po prostu to, co wyrzucisz, nie gra jakiejś dużej roli? Bo wiem, że dokładacie też masy na przednią oś. Tak. Czasem dokładamy, czasem wyrzucamy. No, generalnie masa jest niepotrzebna. Sam oryginalny układ wydechowy już nam zabiera jakieś 15 kg, co w przeliczeniu na cały motocykl, który waży 250, to już jest sporo. Stelaż, siedzenia, no to jest przygotowane pod turystykę. Hayabusa jest takim szybkim turystykiem. Dwóch ludzi, kufry, to musi być mocne. W pierwszej generacji były problemy, bo tam do któregoś roku były aluminiowe, lżejsze, no ale to się rozkładało. No i tutaj to jest następne kilkanaście kilo. Czyli procentowo jest to znacząca? Tak. Różnica. Ale sam rozkład masy przód, tył ma naprawdę duże znaczenie. Tak jak mówiłeś, że masę zabieramy, tę masę dokładamy. No. Zdarzyło się wolnossący, gdy jeździł na krótkim wahaczu. Lepsze wyniki były, gdy tej masy dorzuciłem około 15 kilo do przodu pod owiewkę. Kilka kebabów na trasie. Kebaby poszły gdzie indziej. Dobra. Na przód. Na przód, jakby nie było. Czyli no, trzeba kombinować, żeby był wynik. Oczywiście. Felga karbonowa. Poczekaj. Jesteśmy przy motocyklu turbo, bo chcę jeszcze, żebyś powiedział na przestrzeni lat, jaki osiągnąłeś czas tym motocyklem? To się rozwijało. No, po prostu dzieciak dorwał 500 koni i myślał, że od razu podbije świat. No ale czas pokazał, że tak jednak nie było. W 2011 zacząłem. Gdzieś tam pod koniec sezonu poprawiłem rekord Polski, wjechało 9,11. W klasie jakiej? W klasie Moto Extreme. Czyli taki klasa drag, tak? Tak. Okay. Bez żadnych ograniczeń. Chyba nawet dosłownie. Spoko.
No i ten rekord ze mną był do 2019. Do tego czasu nikt mi rekordu nie zabrał, chociaż są tacy, co uważają inaczej. Wyjechała pierwsza ósemka w 2012. W 2013 był duży przeskok, bo 8.36 w Szwecji na Tierp. No i potem przez wiele lat nic. To z racji torów, które w Polsce nie były dostępne, żeby wykorzystać tą moc, o której wspomniałeś, te 500 koni? To na pewno. Tej mocy do dzisiaj ciężko byłoby wykorzystać, chociaż piła zmieniła się. Piła już nie jest taka sama jak nawet 4 lata temu. No a jadąc na klej, można tą moc wykorzystać w pełni. Chociaż no, rzadko tam jeżdżę i ciężko byłoby tak z bomby wskoczyć na klej i to wykorzystać. No trzeba trochę obycia, nie? Pewnie kilka albo kilkanaście przejazdów najpierw przed, a... Dobra, ale skupmy się na tym czasie. Ten motocykl dał Ci jaki czas? Ostatecznie 7,80 coś tam. Z jaką prędkością na mecie? 294 czy 6. I jest to aktualny rekord na dwóch kołach w Polsce, na ćwiartkę. Tak. I kiedy go pojechałeś? 2019, jeśli dobrze pamiętam. Trochę czasu minęło. Nie korci cię, żeby to faktycznie złożyć, dostać tego kopa, bodźca? Chyba, że ktoś musi, albo inaczej, ktoś musi złożyć, żeby Pawłowi się zachciało. To jest jedno, że nie ma z zewnątrz impulsu do działania. A drugie to jest to, o czym już tu przed chwilą mówiliśmy, że w którymś momencie właśnie postanowiłem odpuścić to i skupić się na innych rzeczach, które dadzą mi więcej, od czego tak naprawdę powinniśmy zaczynać. Ruszenie, 60 stóp, tak? W 2019 w Pile turbo motocykl pojechał 8.49. Jeżeli możemy przejść do... Już możemy, myślę, że tak, idealnie. To... Pięknie to zrobiłeś. Tak, dziękuję. 2022. W tym roku Wolnossak w Pile pojechał 8.50. Nie pamiętam końcówki. Mimo, że byłem obecny przy tablicy, nie pamiętam. No, na pewno nie więcej różnicy niż 1/10. I to jest kolejny rekord motocykla wolnossącego w Polsce. To jest rekord wolnossącego, wszystkiego wolnossącego, co jeździ w Polsce. Patrząc na wyniki pojechane w Polsce, to jest drugi motocykl. Pierwszy jest tamten? Tamten jest pierwszy. Jeszcze tych rekordów trochę jest przed nami. W 2019 straciłem rekord. Nie miałem go przez 2 tygodnie. Ja wiem, co się wtedy działo. Szalona akcja. Była taka konspiracja wśród zawodników, że został rekord odebrany. Co zrobi Paweł? Paweł spakował auto, pojechał na Niemcy i wrócił z rekordem. Tak w skrócie Ci byłem jako osoba trzecia, która na to patrzyła z zewnątrz. Tak wyglądało to w moim. A było to tak, że i ja, i człowiek, który zabrał mi rekord, jechaliśmy na jedną imprezę, która się nie odbyła. W Finsterwalde przełożyli na 2 tygodnie później. Ja wróciłem do domu, on był być może już w drodze, więc nie zawrócił, tylko pojechał dalej i wylądował w Hockenheim. Tam pojechał rekord, wrócił, Finsterwalde odbyło się 2 tygodnie później. Ja już byłem na to gotowy, czekałem tylko, żeby wystartować. Zrobiłem jeden przejazd, 5. i 6. bieg jechałem już bez uszczelki pod głowicą i mimo wszystko rekord wjechał. Tutaj już brakowało mocy, czyli no myślę, że 300 byłoby pękło bez problemu. Na godzinę, tak? Tak. Do tej pory żaden motocykl na ćwiartce 300 nie przekroczył. Rekord wrócił po 2 tygodniach do mnie i do tej pory ze mną jest. Apel do wszystkich. Budujcie turboloty i... Zróbcie coś z tym. Nie, ale to tak
nie żebyśmy szydzili, tylko taka jest prawda, że konkurencja napędza. Oczywiście. Jest kop do działania, że faktycznie ktoś się zbliża, buduje, wracam. Tak, jak mówiłem, od 2013 było ze mną te 836 i tam w 2018 przyjechał drugi motocykl z turbo, który zaczął mnie powoli kąsać, to ja zacząłem coś działać. No i przyszło 8.2, 8.1, on przeskoczył na siódemkę, no to ja też chcę. Można. Tak. No i potem było takie odczucie, że on jednak odpuści i rzeczywiście tak się stało. Nie wiedziałem, co robić. W tym momencie kupiłem oto ten motocykl piękny od Krzysika Dziury, którego pozdrawiamy. Tak jest. Kupiłem go z myślą o tym, że było tu dużo fajnych części, które mógłbym wykorzystać do swojego turbo motocykla. Karbonowe felgi, ogon, który jest tam, a reszta gdzieś tam z tyłu. To było nitro, które generalnie mnie tam jakoś nie kręciło, bo te turbo jest, było. Nie czułem potrzeby tego nitra posiadać. No ale jak już było, no to wziąłem. Chociaż tak naprawdę nigdy go nie użyłem. Przyszedł sezon, no i teraz co robić? Dalej męczyć te turbo, jeździć gdzieś za granicą, czy przerzucić trochę gratów z turbo do wolnossaka? Czyli w zamyśle było takim, że tam przerzucisz do turbolota, a wyszło tak, że z turbolota wrzuciłeś tutaj. W sumie tak. Tak się stało. Sprzęgło wjechało do wolnossaka, zawieszenie tak samo, felgi zostały tutaj. Przebudowałem trochę to po swojemu i bardzo fajnie to działa. W mojej opinii, jak Cię widzę na zawodach i jak teraz rozmawiamy, mam wrażenie, że ten motocykl Ci przynosi więcej frajdy. Jest to fajne, bo jednak mimo wszystko męcząc turbo, już dając mu dużo ciśnienia na tłoki, po jednym przejeździe trzeba mu dać odpocząć. I w ciągu dnia, patrząc na polskie warunki, można byłoby zrobić 2-3 przejazdy i to byłoby wszystko. Jeszcze ewentualnie jeden finałowy. No ale jest półfinał, za 2 minuty jest finał. I to też dla tego silnika przy dużych obciążeniach byłby problem. Okay. A tutaj możemy go męczyć. Jest te 200 parę koni. Właśnie, wspomnijmy. Silnik jest... To jest Hayabusa pierwszej, drugiej generacji? To jest druga generacja. Czyli też 1340 cm sześciennych. Uczysz się. 190? Tutaj mi zmierzyli 204 konie. Później jeszcze Maverick walał mi, co on mi tam wlał, MR12 paliwo. Zmapował to. Teoretycznie tam około 10 koni powinno jeszcze dojść. Ile doszło? Nie mierzyłem, nie wiem. Okej. Okay. Silnik jest nieruszany, nie ma wałków, nic nie zmieniało. Jako kupiłem, on był zrobiony, tu wałki, okay. Wałki są jakieś inne. I Czyli jest dugnięty? Tak. Ja odelżyłem wał, tam jest koło kilograma ściągnięte z wału, z wyważone, odelżone. Płaska miska olejowa, wydech pociągnięty z boku. Dzięki temu mamy na dole przestrzeń, możemy go obniżyć. Do przodu wjechała w tym sezonie felga 16 cali, oryginał wszystko jest na 17. Z racji obniżenia? To miało być podyktowane, że chcesz niżej zejść, ta zmiana felgi? Obniżenie to jest jedno, drugie to jest obniżenie, bo samo założenie 16 obniża motocykl i daje więcej miejsca nad felgą, żeby go jeszcze bardziej obniżyć. Okej, okay, dobra. Wiem, o co chodzi, że może żeby bardziej zanurkował. Tak jest. A takie szczegóły, patrząc na ostatnie lata, zmieniają bardzo dużo. Masz masę dołożoną z przodu? No w tym momencie już nie założyłem długi wahacz w tym sezonie. Wróciłem bardziej do tego, żeby iść w kierunku turbo ponownie. Aha, czyli jakieś tam coś tam jednak? No oczywiście, że tak. No. Nigdy nie byłem fanem jakichś ograniczeń. Do klasy street nie ciągnęło mnie.
Ściągnął mnie tam Adam. Adam też pozdrawiamy. Tak jest? Nie było konkurencji w klasie drag. Adam wyjechał z rekordem w klasie street już na treningach przed sezonem, co nasunęło mnie na to, co robić w tym sezonie. Po prostu, no okej, idziemy do Adama. Jak już odpuszczam turbo, no to widzę, że tutaj coś może się zadziać i się nie myliłem. Rzeczywiście walka była chyba jeszcze bardziej zawzięta niż te gonienie z turbo motocyklami. Tutaj naprawdę cały sezon, ostatni przejazd, nikt nie wiedział, kto wygra sezon. Fajnie to wygląda z zewnątrz i pewnie mega motywuje i też daje frajdę, co? Z zewnątrz wygląda to fajnie, od środka to wygląda jeszcze lepiej, naprawdę. Tutaj już naprawdę to się nie liczyło, kto te miejsce pierwsze zgarnie. Jeden drugiego tak napychał, że nie do pomyślenia. 10 lat temu jakby ktoś powiedział, że Hayabusa na krótkim wahaczu może pojechać niskie dziewiątki. O czym ty opowiadasz, człowieku? Jak pojechała dziewiątkę, to już była dobra. I to na długich wahaczach, ci 9-5. Jeździliśmy około roku 2010, to były dobre filmy. To teraz wasze wyniki średnio chyba oscylują 8-9? 9-0? Tak na każdych zawodach klepiecie mniej więcej? To tak już na krótkich wahaczach w klasie street, jeżeli to można nazwać streetem, no ale wszystko tak jest w regulaminie zapisane, że jesteśmy w klasie street, no to już zjechaliśmy poniżej 9, jest 8-9, ewentualnie 9-0. Gdzieś tam raz mi się trafiło 8-8. No ale już też stwierdziłem, że wystarczy, że trzeba iść dalej, bo w sensie dalej iść z czasem, tak? Tak jest. Dlatego wróciłem do klasy drag. Mało konkurencji w tym roku. Nie wiem dlaczego. Nie ma z kim jeździć, nie ma z kim się ścigać. I dalej brak motywacji. Paliwo jest drogie. Paliwo jest drogie. Tak może być. A może odnośnie paliwa. Wiesz, ile spalają motocykle na 100 km? Tak po przeliczeniu? Plus minus? Turbo pali około pół litra na jeden start. Z drogą powrotną, czyli kilometr, 800 metrów. Hamowanie, nawrót. No to tak, no to z kilometr z hakiem. Spoko, a ten? Więcej? Nie, mniej chyba. Zresztą może oscylować mniej więcej z tych samych tych. Myślę, że tak. Tak naprawdę. No tam mam zbiornik pojemności 1 litra, tam, także tam dość dokładnie to można wyliczyć. Tutaj jest zbiornik duży, także dobrze, zbytnie nie wiem. Jeśli chodzi na przykład o łańcuchy, zębatki, dłubiecie takie rzeczy, czy to jest już każde indywidualne podejście i o tym się głośno nie mówi? Można o tym głośno mówić, nie ma z tym problemu. I to jest mocno indywidualna sprawa. Dla jednego lepsze są krótkie przełożenia, drugi woli długie przełożenia. To tak samo już w materiale Sławek wspominał o tym, że on na przykład poszedł zupełnie w inną stronę niż logika mówi i on się z tym czuje bardzo dobrze na motocyklu. Tak. Jeżeli on się dobrze z tym czuje, to czemu miałby to zmieniać? Tak? No dokładnie. Czyli potwierdzasz mniej więcej to co on, o czym on wspominał. Element, który mamy przy tym, przy zmianie biegów? Przy dźwigni i zmianę biegów tutaj mamy siłownik pneumatyczny, tam pod spodem, pod owiewką jest zbiornik na powietrze i to nam zmienia bieg. Nie wiem na ile w motocyklach mocno siedzisz, wszystkie one mają tak zwane skrzynie kłowe. Możemy szarpać dość ale mocno. Ale ty masz to wysterowane, czy ty dotykasz? To jest sterowane z kierownicy, z manetki, guzikiem. Okay.
ciągnie dźwignię, jednocześnie rozłączając zapłon. Okej. Okay. Kto ci to wystroił? Bo tam motocykl był w Anglii. A to? To już takie było. Okej. Okay. Od Krzyśka tak kupiłeś? Tak. No i Jacek Mroczek trochę przy tym grzebał, bo to nie do końca działało. Jacek Mroczek w kooperacji z Motokofeiną uruchomili mi to. Po pierwsze, po zakupie to zostawiłem to w Warszawie na tydzień czy dwa. Nie wszystko tam działało, chociaż no, tak naprawdę sam nie wiedziałem, jakie przeznaczenie ten motocykl będzie miał. Znaczy wiedziałeś, bo chciałeś kupić jako dawcę. Tak, to był. A wyszło, że upalasz. Kolejny sezon? Co przyniesie, na którym motocyklu będziesz jeździł? No jeszcze ten nie skończyliśmy. No już prawie. Nie myślałem jeszcze na tym, nie wiem. Może kiedyś turbo odpalę, może na tym zostanę. Może dwa. Może przejdę na Gixa. Tak, bo za naszymi plecami, za naszymi frontami, bokiem jeszcze stoją kolejne motocykle, za ścianą jeszcze inne. Tak. No dobrze. Czy tematy mechaniczne mamy wyczerpane w tych motocyklach? Z grubsza tak. Na jakich oponach na przykład jeździcie? Jeździsz ty w jednym i drugim motocyklu. Czy ta opona jest taka sama, czy...? Tak, to jest koreańskie Shinko, które sprawdza się w wyścigach na ćwierćmili najlepiej. Ale właśnie mnie nurtuje pytanie, bo to nie jest pełny slick. No nie. Czy pełny slick, taki torowy, na kleju by miał lepsze właściwości niż ta opona? Nie. Nie miałby lepszych, ponieważ ma całkowicie inny kształt. Czyli mniej bieżnika dokleja się do podłoża, tak? Tak. Sliki torowe są na tor, jak sama nazwa wskazuje. I głównie na to, że cała walka odbywa się w zakrętach. Jazda w drag racingu nie ma nic wspólnego ze zakrętami, także konstrukcja tej opony, kształt tej opony jest całkowicie inny. To się sprawdza najlepiej. Ma takie jakieś sobie tam dziurki, nacięcia, nie wiem po co. Myślę, że ten bieżnik jest trochę ściągnięty z Mickey Thompsona. Takie opony były. Już ich nie ma. Miałem kiedyś okazję taką oponę zakupić. Byłem w szoku. Ważyła połowę tego, co Shinko. Ale mówisz, że już jej nie ma, tak? Już jest nie. Na przykład ze Stanów nie ma możliwości ściągnięcia w ogóle innykolwiek opon do dragu? Jest Dunlop Drag Max, ale tylko w Stanach jest dużo droższy. No mówią, że może jest lepszy, ale... Pytanie, czy na naszych warunkach torowych by się przełożył, nie? Bo wiesz, zapłacić, ściągnąć to też pewnie nie jest problem w dzisiejszych czasach. Ale wydać x pieniędzy i się okaże, że sprawuje się tak samo jak ta opona, no to wtedy już troszeczkę smutek, nie? Amerykanie na ten temat nic nie powiedzą, bo nie znają naszych warunków. Dokładnie. Jedyne co trzeba było kupić, ściągnąć, założyć i sprawdzić. Ale myślę, że cały ten zachód nie będzie miał sensu większego. Wtryskiwacze są jakieś większe, czy to są seryjne wtryskiwacze? Tu jest seria w turbo, cztery są większe. Jest jakiś tam Bosch wstawiony, ale nie wiem jaki. Nie wiem jaka jest turbina, nie mam pojęcia. Jest jakiś garet. Nie ma tam żadnych oznaczeń na niej. Przewrócimy go na bok i zobaczymy. Masz zamontowany z drugiej strony, czy nie? Jest sprężarka zamontowana? Tak. Tu. A dobra, teraz widzę. Na początku tych rur wydechowych. Nie, no dobrze, tak jest. No dobra, to co? Powiedzieliśmy o klasie drag, w której masz rekord. Powiedzieliśmy o klasie inaczej, bo wspomniałeś o tym, że ścigałeś się w klasie 1000 street. Powyżej 1000. Powyżej 1000. Tam masz rekord? Tak. I teraz jeszcze wolnossący drag. To jest kolejny rekord? To nie jest klasa. Ale tak. Gdybym powiedzieli tak, jak ja teraz powiedziałem, to jest rekord, tak? Rekord, tak? Nuda. To teraz powiemy tak, bo motocykle wykorzystujesz jeszcze inaczej. Przechodząc do drugiej, tak jakby, części materiału, kończymy mechaniczne tematy, zaczynamy stricte ćwiartkowe. Ty masz jeszcze do powiedzenia temat tego, że ścigasz się na lodzie.
po 1,5 km, 200 na mecie, 213 średnio. Ludzie, którzy oglądali materiały ze Szwecji, powinni Pawła kojarzyć. A ci, co nie oglądali, odsyłam ich do tego materiału, a jednocześnie ty możesz powiedzieć, że... Że byłem w Szwecji, Łukasz był z nami. Masz czwarty rekord na lodzie w klasie... W klasie 6B. Czyli? Czyli powyżej 1000 doładowane i w klasie od tego roku 6A. Powyżej 1000 wolno z sobą. The crazy man, Paul Lewis. Mówisz nuda, Jabłko też kiedyś mówił nuda i potem jak powiedział nuda, się przewróciłem w Częstochowie. I już wtedy mówił, dobra, już nie będę więcej mówił nuda, bo była rozrywka. Przy 200 zsiadłem z motocykla. Tak, ja to pamiętam. Byłeś tam? Nie, nie byłem, ale było głośno. A może byłem? Nie, nie byłem. Na pewno nie byłem. No to o tym lodzie troszkę tak. Ścigałeś się zarówno turbo doładowanym motocyklem, jak i on wymaga zmian. Jakie jest przygotowanie do takiego w ogóle? Teraz jeszcze moje pytanie, czy ten rekord to jest rekord Europy, rekord... Duchy. Widzisz? Spadło. Nie ty z motocykla, tylko coś innego. Już nuda, już jest wykorzystane, już spadło tam, już nikt nie będzie spadał. Czy ten rekord na lodzie jest pojechany, czy to się liczy na Skandynawię, na Europę, czy to jest rekord świata jakoś? Jak to podzielić? Szweci to określają jako próbę bicia rekordu świata. Czyli za dużo jest to powiedziane, że jest to rekord świata, ale nieoficjalnie można o tym mówić, można było to zgłosić. Myślę, że tak. Gdyby poprosić Księgę Rekordów Guinnessa, przyjechaliby i by to zapisali. No, tylko no, czym jest Księga Rekordów Guinnessa i kto ma decydować o tym, co jest rekordem świata? Jaka organizacja? No tak. ONZ? Nie wiem. Cicho, bo nam zasięgi utnie. To teraz wracam do tego pytania. Jak trzeba przygotować motocykl na lód? Jakie są zmiany? Czym się w ogóle to różni? Trzeba by zacząć od tego, że trzeba założyć opony zimowe, czyli powkładać w nie śruby, tak zwane kolce, jak to co niektórzy mówią. Wiertarka, szlifierka, kilka nocy w garażu, 200-250 dziur w jednej oponie wiercisz, wkładasz tam śruby naostrzone. Seryjną oponę bierzesz, nawiercasz, tuningujesz. Tak. Nie ma dostępnych opon z kolcami poza oponami do crossa, które na pewno by tej prędkości nie zniosły. Zresztą na te felgi by się nie zmieściły. Trzeba działać tu metodą chałupniczą. Samemu je stworzyć. Czy tylko zmiana ogumienia, czy na przykład też zmieniasz, nie wiem, zębatki, zawieszenie, coś więcej? Wahasz krótki, długi na przykład na lodzie? Co się lepiej sprawuje? Może nie tyle lepiej się sprawuje, co rzeczą naturalną jest, że trzeba te koło odsunąć do tyłu, bo zdarzało się, że kolce rozcięły wahacz. Opona się rozszerzyła, czy tam gdzieś przeziurowiła komuś i te kolce, jak piła, wahacz rozcięły. Nie rozpadł się, żadnych szkód większych nie było, ale w wielkości pięści dziura w wahacz mogłoby... Można by... Grubo. Grubo, tak jest. Zawieszenie na maksa do góry, na maksa miękkie, bo mimo wszystko lód nie jest płaski. Właśnie, to jest takie podstawowe stwierdzenie, że lód nie jest płaski. Tak jak padło pytanie, czy jadę, to sobie wyobrażałem wcześniejsze twoje rekordy. No po lodzie, no jak to po lodzie, tak? Zamarznięte jezioro, ktoś to przygotuje, przejedzie, tak jak nie wiem, czy na hokej oglądałem kiedyś, wiesz, przejedzie pięknie, gładko, pokażę, nie wiem, 2-3 przejazdy ktoś zrobi, znowu się przejedzie, będzie gładko. Okazało się, że nie. Nawet chodzi się trudno po tym. Tak. A my tam próbujemy powyżej 300 pojechać. No i mi się udało. Zmiany, tak jak mówię, opony,
zawieszenie z drobnych szczegółów osłona chłodnicy, żeby lód z przedniego koła nie przedziurawił, i ciepłe rękawice i do przodu. I ty Hayabusą pojechałeś jaką prędkość? Inaczej, jak się ją liczy, żeby każdy widz sobie to zwizualizował, i jaką ty prędkość pojechałeś? Tak, na lodzie mamy do wyboru dwie trasy. Jedna dla wszystkich, druga dla wszystkich oprócz samochodów. Samochody są niedobre, samochody są B. Samochody jeżdżą po tym lodzie i robią w nich, w lodzie robią dziury. Ja wiem, jak teraz byliśmy właśnie w lutym, to wspominałeś o tym, że jak on rusza, że bardzo mocno ryje ten lód. I tak wiesz, fajnie by było, gdyby każdy ruszał lajtowo, i pamiętam pierwszy samochód, jaki wjechał, chyba to była ta BMW z JZ-em i pełen pędzel do samego startu, i tylko bruzdy zostały tam na 10-20 cm w lodzie, nie? Tak, te bruzdy zostają na starcie, ale te bruzdy zostają dalej. No. Potem sobie jeździsz 250-300 na godzinę i wjeżdżasz w tą bruzdę, a tam nie dość, że jest dziura, to tam jest jeszcze skruszony lód, mógłbyś to pozbierać i sobie drinka z tego zrobić. Tak jak w materiale ze Szwecji wspominałem, no... Nie ma miękkiej gry. Jeżeli od razu nie zrobisz dobrego przejazdu, to nie zrobisz go w ogóle. Aha, okej. Okay. Przyjedzie taki sobie Grelich na przykład, to on nie patrzy na to, on wciska gaz w podłogę i leci pełnym ogniem, i potem takie rozsypane kawałki lodu leżą na ziemi, potem się nie da. Najlepiej jest ten rekord zrobić pierwszego dnia z rana, bo ten tor nie jest zniszczony. No i oni to podzielili właśnie to, żeby na tym jednym torze samochody nie jeździły. No ale ten tor jest krótszy. Chyba nawet w sumie nigdy po nim nie jeździłem. Pojadę jeszcze lewym torem, zobaczę, ale nie spodziewam się, że jest lepszy. Jeździłem zawsze po torze dłuższym, czyli to mamy 1,5 km rozpędu, i wtedy zaczyna się dopiero pomiar. Pomiaru mamy kilometr i potem tylko hamowanie. Czyli pierwsza fotokomórka po 1,5 km liczy, z jaką prędkością wjeżdżasz w tą fotokomórkę, i kolejna po kilometrze, z jaką prędkością wyjeżdżasz i oblicza średnią. Nie z czasów, nie z prędkości wjechania i wyjechania, tylko liczy czas, który przejechałeś ten kilometr, i z czasów wylicza prędkość średnią. Bo mój rekord zresztą, prędkość średnia jest wyższa niż prędkość na wjeździe, i to jest ok, ale jest również wyższa niż prędkość wyjazdowa, bo jak tak jak mówiłem, opony robię sam. No i jakieś 200 metrów przed metą złapałem kapcia. Jechałem 330, ponad 330 z dziurawą oponą po lodzie. Motocykl zaczął zwalniać, no ale trzeba było cisnąć dalej. Czy to był ten rekordowy przejazd? Jest. Czyli ta prędkość ile wyniosła? 330? 330 prędkość średnia. Zanim zrobiłeś rekord tej klasy, te 330 ponad na godzinę, to jaka był poprzedni rekord? Jaka była prędkość? 318 mój. Aha. No mówię, nie, bo dobra, nie będę mówił. Nie. Przed tym 300 było 287 pojechane w roku 2010 czy 2011 przez Szweda. Nikt się do tego czasu nie zbliżył. Zbliżyć się zbliżyli, tam 280 mijają. 300 pokonałem jako pierwszy. I co w tym roku bardzo mnie ucieszyło, te 287 minęłem wolno ssącym motocyklem, bo było 288. I przez chwilę posiadałem pierwsze i drugie miejsce w całej historii. Tak jest. Wszystkich motocykli jeżdżących po lodzie. Parę minut później kolega pojechał 301. Też Hayabusą Turbo. Tak. No ale przez te parę chwil byłem pierwszy i drugi.
Tak, żartowałeś, że przegoniłeś sam siebie, nie? Że zaraz przegonisz sam siebie. Tak, tak było. Byłem podekscytowany. To naprawdę było bardzo, bardzo fajne, bardzo miłe. Do tej pory jestem pierwszy i trzeci. Czyli pierwszy czas 330 ponad kilometrów na godzinę, drugi 280. Ile? 7? 8? 8. Mam wrażenie, że jak wsiadasz na motocykl, stoisz na starcie, to wyłączasz wszystko. Wszystkie systemy bezpieczeństwa organizmu. Wielokrotnie widziałem, jak się ślizgasz na motocyklu i jedziesz tak do mety. Na pewno. Potrafisz przejechać x metrów spod... Cały czas nie, że motocykl ci się lekko podniósł i tak jedziesz, tylko on cały czas się unosi i nie zostawiasz manetki, nie odpuszczasz na chwilę, żeby on trochę spadł, tylko jedziesz. Fakt tym, że jakbyś za mocno odpuścił, to wiem, żebyś uderzył miską. Ja to wiem, tak? Ale chodzi mi o to, że mówię, zostawiasz systemy wszystkie, albo po prostu startujesz, one nie nadążyły z tobą ruszyć i jedziesz pędzlem, więc już na asfalcie to wygląda naprawdę bojowo. A jakie jest teraz odniesienie tego mojej perspektywy asfaltowej, bojowej do lodowej? Tu co chciałem powiedzieć, mam tą przewagę, że jestem z Polski. Jeździmy po takich torach, jakich jeździmy, lecimy na Katowice na 400 metrów. No nie ma gdzie hamować. To nas trochę przygotowuje do tej jazdy pod to, że mówisz, że no, systemy są wyłączone. Motocykl nie ma żadnych systemów. Moje zmysły też w większości są wyłączone, te, których nie potrzebuję. To się dzieje automatycznie. Nie wiem, jak to się dzieje. Paweł Gralich fajnie to kiedyś określił. Mówi, że jadąc 100 na godzinę po lodzie czuje się, jakby jechał 200 po asfalcie. A jadąc 200, ile on tam pojechał, 240, mówi, że no w życiu takich prędkości nie osiągał, a wiemy, że wolny nie jest. Tak jest. A pozdrowimy go też, czy nie? Pomyślimy. To już na koniec materiału. Dobrze. Nie, dobra, czyli potwierdzasz to, co, że doznania są ekstremalne, tak? Ekstremalne doznania. Są tacy, którzy wystartowali i do mety nie dojechali. No, trzeba tam pojechać, sprawdzić się, przygotować motocykl do mocno, amortyzator skrętu, dokręcić na maksa. Są takie momenty, kiedy trzeba zamknąć oczy i jechać dalej. Nie miałeś żadnego ślizgu upadku na tym, na lodzie? Na lodzie nie. Bardzo dobrze, to niech tak zostanie, nie? Jeżeli teraz naszą rozmową zaciekawiliśmy kogoś przygodą na lodzie. Takie zawody odbywają się w Szwecji, wspomniałeś, w Rosji, tak? Dzisiaj wiadomo, że do Rosji będzie ciężko się dostać, czy nie? Prawdopodobnie tak. Mieliśmy okazję z Anią tam być. Niestety bez motocykli, bo nas cofnięto z granicy. Ale że był jeszcze czas, to wsiedliśmy w samolot polecieć, zobaczyć, jak tam jest. I myślę, że tam można byłoby zrobić lepsze wyniki. Mimo wszystko, mimo tego, że oni nie przygotowują tego toru, mają dużo lepsze warunki z racji klimatu. Lód jest dużo twardszy i wygląda na równiejszy. Okej, okay. A w Szwecji takie zawody odbywają się raz w roku, czy częściej? Raz w roku. Z reguły jest to ostatni weekend lutego. Więc jak kogoś zaciekawiliśmy, to śmiało. Tak jest, landracing.se. I różne inne takie na social mediach. To teraz już tak mamy motocykle, mamy lód, typowo ćwiartka. Kiedy zacząłeś przygodę z ćwiartką? 2004. Od razu na motocyklu, czy najpierw samochodem? Najpierw samochód. O! No popatrz. A czym się ścigałeś? Porsche 928. Co z takim szpiczastym przodem? Tak, zrobili chyba na jego wzór tego czterodrzwiowego teraz, jak to się nazywa? Panamera. Panamera. To chyba takim V8 wolno ssąca silnik z przodu, o dziwo. To był jakiś tam krótki epizod, raz czy dwa, gdzieś tam wystartowałem w Śniatowie. I tak to się zaczęło z samochodem. Potem samochodu nie było. Chciałem się ścigać, był motocykl. Jak pojechałeś tam samochodem, to już posiadałeś motocykl, czy samochód, się pozbyłeś się auta i kupiłeś motocykl i stąd ta zmiana? Ciężko to mówić o posiadaniu, bo miałem tam 19 lat. Pożyczyłeś spod sklepu. Auto, no powiedzmy rodzinne, tak? motocykl
Motocykle były w domu, ale to były 650, 40 koni. Dużo bardziej egzotycznie wyglądało jednak te wolnoschodzące 320 koni. Mówi, pojedziemy, zwyciężymy. No, takiego się okazało, że jakiś Fiat Ritmo mnie wyprzedza. Od Walasów? Nie, jeszcze przed. A, okay. Później w Wałaskiej przyjechali z Ritmo, tak, to było. No dobra, to mamy te dwa lata, te pierwsze próby samochodem, potem próba motocyklem i stwierdziłeś, że motocykl to jest to, co cię bardziej jara. Czy na zawodach, czy już wcześniej wiedziałeś, że wolisz motocykle niż samochody? A może jest odwrotnie, może wcale nie lubisz motocykli, a tylko przełamujesz jakiś strach? Motocykle są fajne, bo w małych pieniądzach dostajesz dużo mocy w przeliczeniu na masę. I małym kosztem Hayabusa widzisz, kupujesz za 30 tysięcy, wsiadasz i robisz niskie dziesiątki bez żadnych modyfikacji. Tak? Samochód, jaki kupisz, żeby robił niskie dziesiątki? Drogi. No właśnie, a jednak ta prędkość przeciążenia adrenalina wyszła jakoś. A widzisz, a ja miałem jeden sezon motocykl. Znaczy się, jak już wcześniej rozmawialiśmy, zanim zaczęliśmy nagrać, to ja miałem kilka, ale jeśli chodzi o taki motocykl już z prawdziwego zdarzenia, tak to ujmijmy, miałem jeden. No była to stara 600 i wkurzało mnie to, że mocne auta potrafiły jechać mi na ogonie. I stwierdziłem, zbuduję też sobie jakieś auto. I zrezygnowałem z motocykli. No tak, tylko dalej, jakie są koszta budowy tego auta? Tak. No. Dzisiaj już nie rozmawiajmy o kosztach. No, po co? Po co to wywlekać? No. Nie rozdrabniajmy się. Tak. Tak. Odrzućmy pieniądze na bok. Nie, ale masz rację. No, pewnie byłoby tych motocykli pewnie kilka nagrzebanych za to, co się zbudowało. No. Tak. No dobrze. No. Czyli, proszę, przepraszam, że przerwałem, proszę to nie ma problemu. Motocykl tani, mocny, szybki. Dawało to frajdę, że można jechać do Śniotowa i Ritmo w końcu wyprzedzić. Nie? A jaki był twój pierwszy motocykl, ćwiartkę? Honda NTV650. O mocy tam 40 czy 50. To taki turystyk, tak? Klasyczny motocykl. Okej. Okay. Nie było tam żadnych rewelacji. Później wjechała Honda CBR 1100. To było już około 2005-2006. I czegoś tu brakowało w lokalnych wyścigach. Miałem potrzebę zrobić coś więcej. I w 2008 na Bikingu jest to taki Golas Street Fighter. Z silnikiem Hayabusy. Nie ma to nic więcej wspólnego z Hayabusą poza silnikiem. Czy tak moc jest ta sama? Mniejsza. Mniejsza, okay. Mniej obrotów, mniejsza moc. Silnik ten sam. Pojechałem do Warszawy na Bemowo, do SSS-ów. No i mnie wciągnęło. Okej, okay, czyli 2008 rok zaczęło się na poważnie. Tak. Długo jeździłeś na tym Bikingu? Rok. I przyszła Hayabusa. Przyszła Hayabusa. Tak jak wspomniałem wcześniej, w 2019 we wrześniu wjechała Hayabusa i już chyba we wrześniu jeszcze była ostatnia runda. Już przyjechałem na nowej Hayabusie. Jakie były twoje odczucia, że z tych mniejszych, z tych, tak powiem, słabszych motocykli na Bikinga, wiadomo, już tam jest jakaś moc, a potem Hayabusa. Stwierdziłeś, że i nagle czasy, które zacząłeś nim jeździć, to były już takie satysfakcjonujące, czy stwierdziłeś, że o kurczę, to jednak nie jest to i dlatego poszło to turbienie? Nie, czasy prędkości były w porządku. Nadal była potrzeba jechać jeszcze szybciej. Bycie szybszym. Bycie szybszym, bycie pierwszym. Gonienie rekordów prędkości. Spoko. Na przestrzeni tych lat, bo zacząłeś dość wcześnie, nie żałujesz, że poszedłeś w motocykl? Zostawiłeś samochód gdzieś z boku? Czy próbowałeś jeszcze przez te lata coś jakimś samochodem? W ogóle mnie auta nie kręcą. Zdarzyło się kiedyś, Piotrek Czeks przyjechał nową M3. I masz klucze, wsiadaj i jedź. Nie wiem, czy M3 to jest mocny samochód, czy nie.
w świecie drag racingu seryjna M3 pewnie to nie jest jakiś szczyt marzeń. To było nudne. Wsiadasz, mówi, wciskasz hamulec, gaz, masz procedurę, puszczasz hamulec, po chwili on rusza. Tam się nic nie dzieje. Na starcie lekko te tylne koła zabuksowały. Jak z automatu posadziłbyś tam małpę, ona też by dojechała do mety. No. A tutaj jednak w motocyklu coś się dzieje cały czas. To trzeba pilnować, żeby się nie wywrócić na plecy, nie poślizgnąć. Jest więcej czynników na pewno. Tak, jest wiele rzeczy więcej do zrobienia po drodze. Który rok był najbardziej przełomowy w Twojej opinii? Ten, w którym zaturbiłeś Hayabuzę, czy ten, w którym pojawił się drugi zawodnik, który odebrał Ci rekord, czy coś zupełnie innego? Nie ma generalnie jakichś tam czasów, które bym zapamiętał jako bardziej przełomowy czy mniej przełomowy. Wydaje mi się, że cały czas czegoś się uczę, doświadczenie przychodzi po jeździe. No, trzeba jeździć, zasuwać i robić swoje. Czyli odbieram to tak, że chcesz przekazać, że jest jeszcze nieodkryty potencjał? Na pewno tak. W Polsce? Nie. A gdzie chciałbyś pojechać? Bo już tak kilku zawodników gdzieś tam coś wspomniało. Santapot, Malta. Masz jakieś coś takiego, że chciałbyś pojechać w końcu na jakiś tor i tam spróbować swoich sił? Próbowałem. Byłem, tak jak mówiłem, w Szwecji na Tierp. Byłem na Hockenheim, Węgry, obydwa tory. Tam trzeba jechać. W Anglii do tej pory nie byłem, może kiedyś się uda na Santapot trafić, ale trzeba w końcu uruchomić tę turbinę. No właśnie. No właśnie. A tak na przestrzeni tych lat uważasz, że dużo zrobiliśmy progres, jeśli chodzi o 1/4 mili, jeśli patrzy tematy i przygotowawcze, jeśli chodzi o organizację i stricte motocyklowe tematy? Wszystko się zmieniło i to. Tak jak mówiłem wcześniej, ta piła już nie jest taka, jaka była wcześniej. W pozytywnym tego słowa znaczeniu jest dużo, dużo lepiej. Chociaż jadąc za granicę, no jednak się okazuje, że jeszcze dużo nam brakuje. A motocyklowo odnoszę wrażenie, że dużo. Poszedłem do przodu, jednak tak jak w tym sezonie Słowacja pokazuje, że co niektórzy ludzie mocno się dziwią, że to nie ma turbo, to nie ma nitro i to jeździ ósemki. To pokazuje poziom, jaki w Polsce jest, tylko w mojej opinii nie możemy go do końca wykorzystać. Uważam, że gdybyśmy mieli tor stricte przygotowany do ćwiartki, byśmy byli czołówką w Europie. I mówię stricte o motocyklach i o samochodach. Pewnie się nigdy tego nie dowiemy. Chyba, że ogląda jakiś pan inwestor, który stwierdzi, że zweryfikujemy to i zbuduje nam tor. Wracamy po krótkiej przerwie. Reklamowej. Czas na reklamę był, tak. Bo warto wspomnieć, że jesteśmy w studiu oklejania, tak? Dobrze mówię? W Rapture City. Dziękujemy za uprzejmość. Dobrze. Ale ty jeszcze nie dość, że nie lubisz samochodów. Masz dużo rekordów. 5 naliczyłem. Kolejne chyba 1 czy 2 już przestanę. Nie chciałem się palców wyginać. Klasy motocyklowe i tak dalej, ale ścigasz się jeszcze. Próbujesz swoich sił. Nie wiem, jak to nazwać. Ty to powiedz. Jeździsz motocyklem po torach wyścigowych. To jest za dużo powiedziane, że jeszcze po torach wyścigowych, że tam zaliczyłem 2 czy 3 tory. To wszystko przez Anię. Jeździmy na jakichś track dayach, bawimy się, ale nie widzę siebie w tym sporcie. Okej. Czyli ćwiartka to jest to, co zostanie? Myślę, że tak. A gdzie chciałbyś się znaleźć za jakiś czas? Gdzie jest jakiś twój cel, który sobie stawiasz? Co chciałbyś osiągnąć? Co dałoby Ci święty spokój na rok albo dwa? No nie wiem, może Mistrzostwa Europy, ale tam no, jeszcze dużo nam brakuje. Jaki jest rekord Europy motocyklem? Jeżeli chodzi o klasę Super Street Bike, do której
mógłbym należeć, to jest 6,5. Jest co robić? Myślę, że tak. I gdzie to było, zostało pojechane? Na sam tam. No, czyli jakiś tam bodziec jest. Miejmy nadzieję. Ja bym sobie tego życzył, no, ale to twoje, nie? A tak w Polsce? Jeśli chodzi o takie te cele? No, na ten moment wszystko jest zdobyte, co miało być, tak jak ich naliczyłeś, nie wiem ile. A co daje ci ćwiartka? Spędzenie wolnego czasu, w miłym towarzystwie. A! Kurka wodna! A tu mnie zachodzi dobrze, że nas kablacha dzieli. Wydawanie pieniędzy, rozrywka, hobby. Adrenalina. Adrenalina, też trochę. Hemoglobina i tam takie, był taki podstaw. Halucynacje. Halucynacje, tak. Wspomniałeś o tej drobnej wywrotce, co to tam się działo? Jakie były uszczerbki na zdrowiu? Obdarty łokieć. Nic więcej się nie stało? Nie. To dobrze, że jesteś zabezpieczony. Czy jest jakaś sztuka upadania? Być może jest, może zrobiłem... A jak do tego doszło? Nie wiem. Wjeżdżając na metę, motocykl wpadł w rezonans. Zabujało raz, wyciągnąłem go, zobaczyłem, że nadal jadę, nadal prowadzę, nadal nie dojechałem do mety, to odkręciłem jeszcze raz. Znowu dojechałem do tej samej prędkości i znowu stało się to samo. Tym razem było już trochę gorzej, bo przednie koło stanęło bokiem. Trzeba było się ewakuować. Czyli położyłeś się na bok, czy wypadłeś? Ja zeskoczyłem z motocykla, a on zrobił fikołka do przodu. To taki dobry moment wyczułeś. Może jak to tak można powiedzieć? Chyba tak. A wiesz, jaka była przyczyna? Rezonans. Mhm. Czyli motocykl sam w sobie, one potrafią to robić na równym asfalcie. Do tego myślę, że też przyczyniły się płyty i dylatacje w równych odstępach, energiczne uderzenia, drgania nasuwają się na siebie. Wszystkie przedmioty można wprowadzić w rezonans. Motocykl ma taką przypadłość, że może się to stać w trakcie jazdy. Dobra. A powiedz mi, użytkujesz jakiś motocykl normalnie na co dzień? Nie. To jest normalnie dziwne. Samochodów nie lubi, motocyklem na co dzień nie jeździ. A jakbyś miał wybrać motocykl czy samochód? Ostatnio pojeździłem trochę na BMW S1000 RR. Miły sprzęt. Ale mimo wszystko Hayabusa jest wygodniejsza, taka normalna na drogę. Myślę, że to jest to. Temat mamy omówiony wszystkiego bardzo, bardzo obszernie. Będzie srogi materiał, długi. Jeśli ktoś wytrwał do końca, to zapraszamy do subskrypcji kanału. Właśnie. Łapka w górę, dzwoneczek, co tam jeszcze się robi. Komentarze. Wesprzyj, kliknij, dodaj, udostępnij i inne takie bajery. Tak jest. Co fantazja pozwoli na co? Wisienka na torcie, pytanie. W 2008 roku zaczęło się na grubo ściganie, czyli od tamtego czasu w pieniądze, które wpakowałem w motocykle, dzisiaj kupiłbym... No co? Motocykle! Jest jakiś No co, z tego co wiem, to Ducati bardzo drogie, tak? Tak. No myślę, że za modyfikację tego wolnosącego nowego Ducati V4S można byłoby kupić. Ja nie wiem ile kosztuje, ale to sobie wygoogluję, wy też tak zróbcie. Tak. To co, bardzo ci dziękuję. Życzę tobie odpalenia tego turbolota. Kolejnych rekordów. Życzę ci konkurencji, która nie będzie stała w miejscu, tylko będzie też się rozwijała, żeby napędzała to wszystko. Życzę tobie i sobie torów. I na tym skończę, żeby nie było więcej życzeń niż rekordów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.